Jesteśmy w centrum Zakopanego i idziemy w podróż w poszukiwaniu Szymona. Bo jak wiecie lub nie, tutaj na Krupówkach w Zakopanem dwukrotny mistrz świata we freestylu robi tutaj często pokazy freestylu. A my mu złożymy taką niespodziewaną wizytę. Jak tam wycieczka? Pozytywnie. Dobrze robią. Dobry przekaz leci. No, no to jest miejscówka, gdzie gra Szymon. Nie ma Szymona. Może my mu zajmiemy miejsce, nie? Zagramy sobie. Ale popatrzcie, jak to jest nierówno. Na takiej nierówności gra, jak sobie to wyobrażasz? Ja nie, nie wyobrażam. To co, na lody jakieś chcecie skoczyć? Możemy skoczyć. A idziesz się ochłodzić? Jak wszyscy, to wszyscy. Cześć. Yo. I co? Schłodzony? No, elegancko. W Zakopanem ciągle upały. Polskie koszulki, chcesz polskie koszulki? A koszulki Just Freestyle gdzie są? Właśnie, założę jutro. To nie polskie. No. Tutaj to pewnie Team Gacy sprzedają. O, widzisz, pan się śmieje z mojego żartu. No, powiedziałeś dobrze. Co tam wziąłeś? Serduszko dla widzów. Teraz wy zostawcie serduszko. A to nie ta platforma. O, truskawka jak gada i pana. Jesteś pewien? Tak, tak, jestem pewien. Nie chciałem brać tego dużego, bo mnie zjadł jeszcze. Bolą cię nogi? Od czego? Od wczoraj. Z freestyle'u może, bo tak trenowałeś, tak? No, dokładnie. Ten wibrator trzeba użyć, ten, co tu tak robi, taki bum bum bum. Ej, jak się nazywa wyspa, na której się gra Era? Erland! Wiesz, ten cringe poleci trochę. I dziurę dostanie. I wszystko. Ile mu dać? Nie wiem tam, ile masz. Ale złotówkę mu daj. Tak, bo właśnie ktoś już z nim robi zdjęcie. Albo czekaj, ty już masz wprawę. No, jemu daj, jemu daj. Ja nie umiem. Jakbym to był ja, to gdzieś tak o. A zmienił ułożenie nóg z kubami. No. No i zmienił nogi. Z drugiej strony. Dobra, dam radę. Eju, celebruję to. Zaraz pójdzie sobie, nie? Ty to jesteś wariat. Nie pobrudziłeś piłki? Jeszcze dobra. Kręci się. Takiego TikTokera mamy na obozie. Ja zatrzymałem nagrywanie. Nie, chyba. Nie, on zatrzymał to. No i dobra, i drugą złotówkę będę musiał robić. Przez to, że typ zatrzymał nagrywanie. Proszę, nagrać to dobrze. Masz jedną... Czekaj, bo teraz się właśnie nagrywa, włączyłeś. No tak, bo on ci włączył. No bo ja teraz nie nagrywam. No wiem i... Patrz, kliknij w to, żebyś no wiedział. Dobra. No i patrz, zamknął nogi. I zaraz pan... I pan pójdzie sobie zaraz. Może dwoma telefonami naraz na pewno. Robimy to. Dobra, o? O? I ty nagle okazuje się, że to Szymo, nie? Dawaj, weź potrikuj. Co? Potrikuj, pokaż tam panu. O nie. W tych butach. W tych butach, no, chyba się w tych butach. Gości tam zasłonił. Co? Jak udawałeś, że mnie ten gość się zasłonił. Dobra, trzeci raz? Trzeci raz, no co? Tak się robi TikToki. No nie, zasłonił, bez kitupa. I co? Siema. Siemanko. Siemanko. Hej. Siema. Jak tam? Młodzi chcieli zobaczyć, jak gracie. Kurczę, powiem wam, że jest masakra. No, potrzebujemy chwilę czasu, żeby się, wiadomo, rozgrzać. No jasne, jasne. Jest 35 dzień dzisiaj pod rząd. I jest zmęczenie bardzo duże. Co, nawalacie codziennie? Dzień, no. Nie no, codziennie gramy około 20 występów.
To jest jakieś 5 godzin. Bez ani jednego dnia przerw. No, ale trening wydolności masz. To jest dla nas taki obóz przetrwania, bym powiedział. Wakacje. Wy też macie obóz przetrwania w sumie. To trochę krótszy. Jak to? Zestaw młodego chemika? Tak, no tutaj bez wzmocnienia nie ma co przychodzić. Z kodem FS Live, tak? FS Live, dokładnie. Albo Paweł Skora. Paweł Skora. Właśnie, żeby na nierównym terenie stać na rękach. A później wchodzisz na proste i na prostym. Zaśmialiśmy się, że pójdziesz na Super Bowl i powiesz, dajcie mi pochyłą scenę, nie? Bo nie umiem inaczej. Ale serio, jest później. Nie umiałem stać na rękach. O, tak? O. Fajna, mega fajna. Biała ładniejsza. Fajnie wygląda. Biała ładniejsza. Biała też spoko, no. A bardziej mi się to. Za biało jest. Z Szymonem pierwszy raz by było. Co by było? Challenge. Ale jak challenge? Challenge. Z Superbola. Superbola. Nie, ja to era nie grałem, kurde, z Szymiechy w ogóle. Nie gram teraz. Ja on to wszystkich tak. Nie, ja teraz nie mam zajawki na era, ale potrenowałoby się 2 tygodnie i wszystko by wróciło. Ja to jak z jazdą na rowerze, jak już on coś się nauczyłeś, to później. Później już to po prostu umiesz, tylko trzeba to przytrenować. Trochę no, to trzeba przypomnieć sobie. Tutaj nie trenujemy w ogóle, bo nie mamy na to czasu. Robimy tylko pokazy. Więc to jest forma treningu, ale to jest tak, że ciągle podstawy tak grasz, nie? Na tych pokazach. No, robię to, co robię na pokazie i to trenuję. Plus jakaś króciutka rozgrzewka przed pokazem, ale to raczej stałe schematy. Nie rozumiem tego naprawdę. Nie rozumiem tego. Ty do góry nogami stać, to nie? Nie rozumiesz. No. Patrz na to podłoże. To jest na dół. Nie. Ja to źle tu się stoi, naprawdę. No. Jak twój Jordan w porównaniu do tego? O wiele lepszy. Masz prywatny pokaz mistrza świata. Okej, witamy Państwa bardzo serdecznie na naszym skromnym show i jesteśmy gotowi do startu. Pytanie do Was, czy Wy jesteście gotowi? Tak! Cisza nocna za 6:18 już cisza nocna. Nie tak głośno. Jest to Nori Klacz, co ja wczoraj próbowałem 10 razy i mi się nie udało. Bardzo fajny! Super beast! Tego jeszcze nie widziałeś. Dobrze, nie, to pierwszy raz. To co, fajnie było się zobaczyć, musimy lecieć. Pewnie, pewnie. I co, fajnie było? No świetnie. Bardzo fajnie. Pierwszy raz takie coś widziałem. O co chodzi z tym freestylem? Obejrzeliśmy jeden pokaz i szybciorem powrót. Zobaczyliśmy pokaz freestyle. No Michał, jak się zorganizuje, to jest gość. No. Aha, a ja. A ja. O to nagraj, to jest lepsza. To jest lepsza? To jest lepsza. Nie. Ta jest ładniejsza. Ta jest ładniejsza. Nie, ta jest ładniejsza. A która wam się podoba, widzowie? Ta czy ta? Zobaczycie już wkrótce recenzję tych piłek. Ale się grał tylko moją, więc wiecie. A Szymonowi się spodobała ta? Nie miał szansy dotknąć mojej. Mówi, że bardzo fajna.